Gość poranka. O bardzo ciekawej akcji porozmawiamy w tej chwili na antenie katolickiego radia diecezji płockiej. Przed mikrofonem kłania się Michał Siedlecki, a dziś moim państwa gościem poranka jest pan Piotr Sztybur, przewodnik, koordynator akcji Paczka z obwodu płockiego ZHR. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie i przedstawienie pana zdradziło wszystko. O akcji Paczka będziemy rozmawiać. Akcji Paczka, czyli czymś bardzo potrzebnym. No właśnie, czym jest akcja Paczka? Zacznijmy od początku, od genezy. Co to za akcja? Akcja Paczka to coroczne dzieło Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej skierowane do naszych rodaków na wschodzie. Pierwsza akcja Paczka to rok 96, natomiast w Płocku pierwsza akcja to rok 2006. I od tamtego czasu co roku jedziemy na wschód. No właśnie, bo pełna nazwa akcji to akcja Paczka Pomoc Polakom na wschodzie. Co Paczkę tworzy, jaka pomoc jest wysyłana na wschód, jak cała akcja jest przeprowadzana u nas w Płocku? No akcja Paczka to tak jak sama nazwa mówi, zawozimy paczki, ale żeby te paczki zawieźć, najpierw musimy je skompletować. Do takiej paczki wkładamy artykuły z długim terminem ważności typu cukier, kawa, dużo słodyczy. Przygotowania do akcji Paczka trwają kilka tygodni wcześniej, gdyż musimy ustalić miejsca, w których będziemy zbierać te dary. Musimy zrobić plan osób, które będą wspomagać. Także to troszeczkę trwa, ale jak dotąd, do tej pory nam się udaje. Jak to będzie wyglądało w tym roku? To znaczy, gdzie te dary będą zbierane, kiedy one wyruszą w drogę i gdzie dokładnie do kogo trafią? W tym roku jedziemy ponownie do Zdołbunowa na Ukrainie. Zostaliśmy także poproszeni o odwiedzenie Kostiuchnówki i tam też zajrzymy. Akcja Paczka w tym roku to nie tylko, może zacznę od tego, że akcja Paczka w tym roku to nie tylko Płock i harcerze z Płocka, ale także harcerze z Płońska, Nasielska, Winnicy i Mławy, więc jest nasz spora ekipa. I w każdym z tych miast, miejscowości będzie zbiórka przeprowadzana darów. W parafiach, jak i w sklepach, ale także i w szkołach. Mówimy o zbiórce darów, które trafią do paczki, ale nie mówiliśmy o samych przedmiotach, które w tej paczce się znajdą. Jakie artykuły są dokładnie zbierane? Mówi pan o artykułach z długim terminem przydatności, ale jakie w szczególności? No w szczególności to chcemy, żeby ta paczka była słodką paczką, ale także wkładamy do paczki, może powiem przykład zeszłych lat, tak? Cukier, konserwy, dżemy, zdarzały się też nutelle, miody, oleje. Wszystko to zależy od hojności naszych darczyńców, od ludzi dobrej woli, którzy czy to w sklepie, czy też w parafii przekażą nam dary po prostu, które my później spakujemy i zawieziemy do naszych rodaków. Ja się domyślam, jak będzie to wyglądało, ale to muszę zapytać, żeby te wątpliwości rozwiać. W jaki sposób możemy się dołączyć, wrzucić tą cegiełkę do całej akcji? W jaki sposób możemy te potrzebne rzeczy przekazać? Już niebawem, bo w ten weekend zaczynamy nasze pierwsze zbiórki. W najbliższy piątek i sobotę na terenie Płocka w trzech sklepach będzie można przekazać harcerzom i harcerkom dary. W piątek od godziny 16 do 20, w sobotę od 9 do też 20. Nie wiem, czy mogę tu podać nazwy sklepów. Także zapraszamy państwa do sklepów PSS na Rębielińskiego, Piotra i Pawła w Galerii Mazowia, a także Carrefoura. Muszę też wspomnieć, że to też dzięki uprzejmości Banku Żywności będziemy zbierać w tych sklepach. Czyli wyszukujemy ludzi z charakterystycznym logiem i ludzi, a konkretnie harcerzy, więc nie przeoczymy tego faktu. Tak, każdy z nas będzie w mundurze, część pewnie będzie miała też kamizelki Banku Żywności. Będzie nas tam na zmianie po cztery osoby, więc
każdy, kto będzie chciał, nas znajdzie. Wielka zbiórka już w najbliższy weekend. Ja oczywiście do przyłączenia się, do włożenia do tych koszyków swojej cegiełki zachęcam z tego miejsca. Kiedy te dary, kiedy te słodkie i nie tylko słodkie paczki wyruszą w drogę? Ruszamy do naszych rodaków 19 grudnia, czyli tuż przed samymi świętami. Po raz pierwszy jedziemy, można powiedzieć, tak późno i tak blisko świąt, więc będzie to szczególny czas. Jeszcze bardziej myślę, że ludzie tam mieszkający będą to przeżywać, gdyż do tej pory, jak tam jesteśmy, to dla tych ludzi najważniejsze jest to, że my tam przyjechaliśmy. Nie to, że przywozimy ten podarek, ale to, że jesteśmy, że mogą z nami porozmawiać po polsku, że mogą z nami pośpiewać kolędy, bo zawsze to taki atrybut jest naszej wizyty, kolęda. Wręczamy także opłatek, kartkę z życzeniami i to jest największą wartością. Nie ta paczka, to jest tylko taki dodatek do naszej wizyty. Ale bardzo cenny, bardzo przydatny. No to na koniec, prosiłbym, aby zachęcił pan naszych słuchaczy do tego, aby wsparli akcję, do tego, aby przyłączyli się do tego, aby oddali te rzeczy, które są potrzebne Polakom na wschodzie. Drodzy państwo, bardzo serdecznie zachęcam do włączenia się w naszą harcerską zbiórkę. Wszystko, co państwo przekażecie, zostanie dostarczone naszym rodakom na Ukrainie. Jest to mały gest, ale naprawdę bardzo dużo znaczy dla tych osób, dla tych Polaków, którzy choć mieszkają poza granicami Polski, to w sercu nadal mają naszą ojczyznę. Także bardzo zachęcam do odwiedzenia nas w sklepach, do przynoszenia darów w parafiach, czy to w Płocku, czy w Nasielsku, czy w Płońsku, czy w Winnicy, czy w Mławie. Tam na państwa będziemy czekać w najbliższą niedzielę we wszystkich tych miejscowościach, w kościołach wybranych oczywiście. Będziemy na państwa czekać i odbierać od państwa przyniesione dary. Już najbliższy weekend akcja Paczka Pomoc Polakom na Wschodzie. Wypatrujemy harcerzy z charakterystycznymi koszykami. Oddajemy artykuły z długim terminem przydatności, czyli cukier, kawa, konserwy, słodycze i pomagamy, bo razem, proszę państwa, możemy więcej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Gość poranka.